Ciężenia tego spotkania. Ledwo wyszli z fazy grupowej, gdzie oczywiście górowało wspomniane wcześniej SKT T1 i Invictus Gaming, ale G2 Esports było w stanie wtedy ich pokonać. Teraz widzimy, że na dolnej alei mają duży problem i proszę bardzo, Tristana i Rell działają od razu. Jeszcze flakiet podbity w tym wszystkim. Guma Yuchi z kolejnymi autoatakami. Wątpię, żeby miał tu zabić, ale Kasprze... Coś... Powiedział, że ich... Sorry, G2 ma dłuższy. Ja bym nawet powiedział, że ich winstreak zaczął się od pierwszej kolejki LCK. No nie, bo potem został przerwany. No na jednej mapie tak, ale zobacz, jest Targamas, jest podbicie, jest ultimate, ale po prostu nie wystarczą tego wszystkiego zamek, obrażeń. Chyba dziurawy, no właśnie, ta kopia od Rell chyba niezbyt dobrze odnalazła się na tym placu zabaw. To jest nawet Tristana po stronie T1, widzicie to, na szaro będzie bardzo szybkie. Okej, Janko z kierunku Fakera, skontrolowany tym Everfrostem, ale Faker przetula się do ściany, będzie próbował jakoś to zaoutplayować, ten zegarek chyba trochę za wcześnie, ale Zeus nadchodzi razem z pomocą, Janko zagrywa ultimate'a, Kap na to wszystko również dokłada swojego, ale Zeus ze swoim Slicing Maelstrom i Owner z resetami, to może być bolesne, podwójne podrzucenie i Owner się rozpędza, on nie zamierza się tutaj zatrzymać, Kap jeszcze w tarapatach, Flaket do tego wszystkiego dołącza i Owner, czy on będzie w stanie to resetować, weźmie tego Yasuo, jeszcze Windwall, on tańczy, 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 ależ on to robi! Owner z triple killem i rzuci się w kierunku Broken Blade'a. Ten musi po prostu uciekać, nie ma żadnych szans w tej potyczce i jungler T1 po prostu ratuje swoją ekipę z na dolną rzekę, żeby zrobił smoka. No G2 nie może odpowiedzieć takim szybkim naszorem, bo T1 po prostu tam podejdzie, tak? I będą w stanie jeszcze rozpocząć tę walkę, chociaż teraz rozpoczynają G2 i bez carry będzie musiało grać T1, odbity kozioł w kierunku Fakera, ten podbity i czy Targamas będzie w stanie go zauroczyć? Tak, czy starczy obrażeń? Oczywiście, że tak, upada środkowy T1, kto jest da owner. Jest tym wszystkim owner, uważajmy na niego, również Zeus z piękną koreańską flanką, ale też równie wybitnie podbity przez zawodnika G2, Flaket jeszcze cały czas tańczy, chociaż bomba tyka, Guma Yuchi chyba go wyeliminuje, jeszcze jeden autoatak, ale podbity pięknie przez G2 Esports i oni to znajdują, znajdują wyrównanie i znajdują znowu dobry teamfight. To jest 3 za 4. Nawet 2 za 4, biorąc pod uwagę, że jeszcze ten jeden zawodnik G2 Esports żyje. Skazałem Broken Blade'a na śmierć przedwcześnie. Naprawdę bolesny Kennen, teleportacja ze strony Broken Blade'a. Będzie tutaj szukać jakiejś inicjacji, ale to Keria z tą inicjacją. Zeus troszeczkę poza pozycją, Jankos za nią. Czy będzie w stanie znaleźć na siebie jakikolwiek reset? Tak! Jankos ma double killa na siebie! Jeszcze do tego Caps! Mamy na Shora Myka! Mamy również walkę! Owner musi uciekać! G2 wraca od tej rozgrywki! Tak jest, Kasprze, tak właśnie jest. G2 Esports już na dobre wróciło w poprzednim teamfightzie, ale teraz będą w stanie jeszcze kapsnąć tego na Shora i zaczyna się nawet... Ma dostępnego swojego klęsa. Ostatecznie, no, T1 będzie podchodzić, ale ten nasz zaczynany przez G2 będzie najprawdopodobniej odwracanie. Targamas również jest gotowy. Wszystko jest dostępne, Kasprze. Mamy błyski po stronie T1, mają Keria. Mago Zeus, więc cały czas mogą próbować jeszcze przejąć tego Nashora. Keria wstykuje w to wszystko, piękna inicjacja. Tylko czy będzie jeszcze steal? Mamy to Caps bierze tego Nashora. I Targamas wychodzi do przodu, już pozostawiony sam sobie. Owner w tym wszystkim upada. Picie, podbity jeszcze świetnie. I tak samo jak i Keria, już przez G2. A Jankos się nie zatrzymuje, wychodzi do przodu. Zeus z pięknym ultimate'em, ale od razu wyczerpany. Ten Kennen nie zadaje obrażeń. I shutdown trafia na konto Jankosa. I to znowu są 3 eliminacje na konto G2 Esports, ale tym razem nie tracą nikogo. Tym razem będą chcieli, może byłoby w stanie jakoś jeszcze do tej walki wrócić. Jest zagrany ultimate przez Zeusa, ale po prostu on upadnie. To było bardzo szybkie i również bardzo przyjemne dla G2. Jest było szans. Również kolejna fala, która w tym momencie zbliża się. Ten Nashor jeszcze dostępny przez 24 sekundy. Ewentualne wzięcie drugiego inhibitora bardzo mocno otworzyłoby dla nas mapę. Jakieś pingi od T1 na środkowej alei, tam Guma już i będzie próbował to pchnąć. Oczywiście jakieś takie zagranie, wiesz, kontrujące przeciwnika, kontrujące jego tempo, kreujące właśnie, bo Guma już wie, że bez Zeusa nie są w stanie obronić tego inhibitora. I oczywiście zrobi teraz jak najwięcej, jak najgłębiej podepnie tę falę, ale G2 idzie po koniec. Ultimate Orna zagrany, jest również Windwall dostępny w razie czego. Podbita pierwsza osoba, ale jest Faker w pobliżu, jest również wyeliminowany w tym wszystkim Keria. I to są 3 osoby przy życiu. Ale nie ma minionów, nie ma minionów, spokojnie Kasprze o G2, jeszcze tego nie skończyło. No musieli się stąd wycofać. Mi brakuje jeszcze tej kropki nad i. I ta kropka nadchodzi. Ta kropka nadchodzi, ale... również Keria nadchodzi i widzimy, że Broken Blade z przeciwnym kozłem również 2-osobowy ultimate nie gra w grę. I T1 upadnie dla nas! G2 jest w stanie kupić ten czas, jest w stanie utrzymać swój win streak i będzie w stanie najprawdopodobniej w tym momencie zgarnąć dla siebie zwycięstwo przeciwko T1, które zrobiło perfect split w LCK. Kasprze, Guma Yuchi nie grał w grę. Oficjalnie Guma Yuchi
połowę czasu tego teamfightu spędził w CC. Takie G2 eSports.